Dobra, to co mówiłem, tak? Deli ważne, będę starał się zawsze mieć tą rękę nad mężem. Tak? Wiem dlaczego? Dlaczego? Jeżeli... zawsze, wiadomo, jeżeli przechodzimy na rynę, to najważniejszą rzeczą dla mnie to, że będzie zazwyczaj zbicie tej nogi tutaj gdzieś do środka i przechodzenie, tak? Więc jeżeli hop, zerwę i blokuję tą rękę, spróbuj teraz, to jest to w miarę jakieś tam utrudnienie, tak? Dla gościa i zawsze będziemy starali się to trzymać. Generalnie na rynie pamiętajcie, że muszę zawsze coś trzymać. Czy to będzie ta ręka, czy to będzie ta, czy to będzie kołnierz, tak? Czy to będzie lapel, tak? Czy to będzie tutaj moja ręka głęboko zawinięta pod jego nogę? Zawsze musi mieć chwyt. Ok? To jest mega ważne. Dobra? Tutaj będziemy mieli zmienne chwyty, tak? Bo czasem do niektórych technik będę trzymał jego nogę, czasem będę trzymał jego nogawkę. Ok? W tym przypadku będę chciał trzymać zawsze jego nogawkę, żeby mieć lepszą kontrolę nad jego nogą. Czyli zawsze jestem w tej pozycji. Hop, zaczyna przechodzić, hop, jestem tu. I pamiętajcie też zawsze, że ja tyle zawsze staram się, moim priorytetem jest zawsze przyciąganie tego kolana do siebie. Niezależnie od tego, jak on jest zbija, dawaj. O, to zawsze chcę je mieć przy sobie. Zawsze chcę mieć blisko, zawsze będę starał się wciągać. Oczywiście zadanie przeciwnika będzie zawsze to kolano ściągnąć. Ja chcę je mieć zawsze tu, dlatego że jak będzie zawsze crossowo, dawaj. O, widzicie? To moja noga zawsze będzie blisko, tak? Chociaż ty z tej strony się taki na marginesie taki wynosi. Zobaczcie, często jest tak, że partner przechodzi crossowo, on właśnie dochodzi wtedy do tego momentu, tak? Że kolano idzie na matę i wtedy już jest bardzo ciężko, bo zaczyna zjeżdżać, tak? W takim przypadku zawsze pamiętamy, żeby kiedy idzie, hop, zobaczcie, że moja ręka, widzimy, jest takim spornikiem do mojego kolana. Tutaj widzimy. Zawsze w ten sposób. Tak, żeby miał i tak kontrolę zawsze nad kolanem. Kiedy chcę zejść teraz kolanem, widzicie, zawsze będzie ciężej i będę mógł wtedy w jakiś tam sposób sobie go wychylić czy skontrolować. Dobra? Dobra, pierwsza akcja. Trzyma, zaczyna przechodzić. Bum! Noga jest na biodrze, druga jest pod jego tyłkiem, tak? I teraz stąd, zobaczcie, prosta sprawa, noga spod jego bioder idzie pod kolano, druga noga wypycha. Hop, przewracam, tak? Trzymam cały czas chwyty. Najpierw idzie noga ta, która jest na dole, w przypadku moja ręka, tak? Do środka, hop. I idziemy sobie na górę, tak? Czy pójdziecie tutaj, czy od razu przejdziecie sobie do lek draga, czy do boku, to już nie ma jakby dla mnie znaczenia, tak? Ważny bum. Czyli jesteśmy, przechodzi bum. Zmiana nóg. Ok? Widzimy to? Teraz noga idzie pod kolano, druga wypycha na biodrze, przytrzymuje cały czas jego nogę. Ok? Hop. Bum, tutaj. Noga do środka. Ok? Wchodzę na niego. Tak? Tu. Hop. Jesteśmy w kontroli. Ok? Go.